dzieci wszemi wobec zademonstrują sprzeciw. By zapobiec, musiałoby się wiele zmienić. Sam powiedz, potrafisz to ocenić. Rewolucja jest blisko, na ulicę wyjdą dzieci wszemi wobec zademonstrują sprzeciw. By zapobiec, musiałoby się wiele zmienić. Sam powiedz, potrafisz to ocenić. Rewolucja jest blisko, na ulicę wyjdą dzieci wszemi wobec zademonstrują sprzeciw. By zapobiec, musiałoby się wiele zmienić. Sam powiedz, potrafisz to ocenić. Wciąż mówicie mi, jak mam żyć, co mam robić i w co wierzyć. Ja po prostu chcę być jak Spartakus, nie rewolucjonistą, lecz wiecznie wolny. I tryb życia wieść cichy i spokojny. A ty trzymaj orient, oni są nieobliczalni, czują się bezkarni w majestacie prawa, które tworzą sami. Schowani za kuloodpornymi szybami, ustawiają tak świat, żeby zaspokajać tylko swoje potrzeby. Tedy dobrze powiedział, całkiem prawdopodobne rapowanie będzie dla nich niewygodne. A dzieciaki prawdy głodne wiedzą, że rewolucja jest blisko. Przecież wszystko ma granice, jeszcze chwilę i wyjdziemy na ulicę. Zjednoczeni w sile, krętactwem zmęczeni, z nadzieją, że może w końcu coś to zmieni. Niestety, nie ochronią ich immunitety. Czas na konkrety, gdy budzą agresję. Rośnie bezrobocie, masowe recesje, reformy, inflacje, nowelizacje, ustawy, poprawki, podatki, akcyzy, publiczne analizy. Wszystko chuj warte, gdy każdy w zaparte, by drugi nie błysnął, ale nic to. Kryzys dopadł szkolnictwo, korupcja, sądownictwo, upada górnictwo. Służba zdrowia w stanie krytycznym, tak samo tragiczny jest stan dróg publicznych, stocznie i huty na skraju bankructwa. A oni nabierają wody w usta, obca im jest krzywda ludzka, autodestrukcja, coraz bliżej rewolucja. Nie to, że podjudzam, fakty stwierdzam, rzeczywistość je potwierdza. Rewolucja jest blisko, na ulicę wyjdą dzieci wszemi wobec zademonstrują sprzeciw. By zapobiec, musiałoby się wiele zmienić. Sam powiedz, potrafisz to ocenić. Rewolucja jest blisko, na ulicę wyjdą dzieci wszemi wobec zademonstrują sprzeciw. By zapobiec, musiałoby się wiele zmienić. Sam powiedz, potrafisz to ocenić. Bezrobocie w Polsce sięga zenitu, w niepamięć odszedł człowiek z granitu. Ludzie szarej strefy czekają profitu, szukając patentu na poprawę swego bytu. Opieka socjalna ledwo już wszędzie, nic nie załatwisz w żadnym urzędzie. Pijany prezydent wygłasza orędzie, zrobili mu zdjęcie, pieniądze w kopercie. Co się stało w tym kraju nad Wisłą, z tą charyzmą tego narodu? Owoce ogrodu, zła i wściekłości, bardzo daleko jest od stanu przytomności. Przepadły gdzieś pieniądze emerytów, rzesze prawników, alkoholików, strajki górników, szlugi z przemytu, chleb i mleko w sklepie do zeszytu. Coraz trudniej związać koniec z końcem, wyjdą na słońce ludzie cienia. Powstrzymaj nas, nie mamy nic do stracenia. Obraz kontrolny i tylko zakłócenia. Brak porozumienia, ofiary reżimu. W końcu wyrobić socjalne minimum. Demonstracje, akta w archiwum. Nikt nie zajmuje się już pracą z siłą. Rewolucja jest blisko, na ulicę wyjdą dzieci wszemi wobec zademonstrują sprzeciw. By zapobiec, musiałoby się wiele zmienić. Sam powiedz, potrafisz to ocenić. Rewolucja jest blisko, na ulicę wyjdą dzieci wszemi wobec zademonstrują sprzeciw. By zapobiec, musiałoby się wiele zmienić. Sam powiedz, potrafisz to ocenić. Rewolucja jest blisko, na ulicę wyjdą dzieci wszemi wobec zademonstrują sprzeciw. By zapobiec, musiałoby się wiele zmienić. Sam powiedz, potrafisz to ocenić. Rewolucja jest blisko, na ulicę wyjdą dzieci wszemi wobec zademonstrują sprzeciw. By zapobiec, musiałoby się wiele zmienić. Sam powiedz, potrafisz to ocenić.